Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj może nie na wsi, ale na pewno w budynku, który jest opuszczony, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Ola jakieś pierwsze pomieszczenie zaczęła eksplorować. Co my tutaj mamy? Tu jest pomieszczenie z taką wentylacją, jak widzicie, i z takimi otworami, czyli jak będziemy u góry, musimy uważać, ponieważ mogą być takie wloty na wentylację. Więc najprawdopodobniej jest to ośrodek, który miał powstać, miał być wybudowany. Tak naprawdę, jak na razie widać, jest niedokończony. Jakieś ścianki działowe, dosyć mocna konstrukcja, ale jednocześnie obarczona chyba niepowodzeniem. Troszkę oświetlę, doświetlę. Tam jakieś przejście na schody, ale to może za chwilę pójdziemy. Na razie tutaj troszeczkę pozwiedzamy ten dół. Na razie to wszystko wygląda tak jak w garbarni. Pomieszczenia są wyremontowane, ale no nie są jakoś tam specjalnie przystosowane spełniającej funkcję wypoczynku tutaj. Ale Ola sobie znalazła kadry, jak zawsze, piękne okno. No tak. Będziemy tak się doświetlać troszeczkę, bo tu jest naprawdę ciemno. Problem inny też jest taki, że naprawdę pogoda nie jest dzisiaj satysfakcjonująca i no nie jest typowo urbexowa. Nie mamy jakiegoś tam słońca czy czegoś takiego, jak to zwykle bywa. Tutaj też pomieszczenie puste, ale widać, że jest mnóstwo rurek zardzewiałych, co prawda, ale myślę, że to jest kwestia, był przygotowany pod ogrzewanie. Zanim pójdziemy tam do góry, to jeszcze zajrzymy sobie po przeciwnej stronie na tę piwnicę, mając na uwadze, że mogą nas czekać tutaj na nas jakieś dziury i takie dziwne rzeczy. Czekam na Olę, ponieważ no nie chcemy jakoś tam się w takich miejscach daleko od siebie być. Jestem dzisiaj w takim stroju, a naprawdę jest chłodno. Nie wiem, dlaczego tak postanowiłem. Ola już idzie do nas. Będziemy szli jeszcze w tamtym kierunku, jakby do piwnic. Na dole jest mnóstwo szkła, trzeba bardzo uważać. Mimo że buty mam o dobrej powierzchni, do takich miejsc to mimo wszystko lepiej uważać. Tu jest sieć jakichś pomieszczeń. Wszystko, tu wentylacja, czyli najprawdopodobniej to po prostu była piwnica. Oświetlimy sobie tutaj jakieś zaułki. Nie ma tak aż dużo tutaj kroków. Tu jakieś strzaskane butelki, być może tutaj ktoś przesiaduje i raczy się piwem. Przejdźmy tutaj. Tutaj też wentylacja, puste pomieszczenia. Tam jakieś zejście w dół, to nie będziemy iść, bo to jest jakaś dziura. Tu być może miał być piec, czyli wszystko na to wskazuje. Dziwny zapach. Wszystko na to wskazuje, że ten dom czasowy nie został ukończony po prostu, że to jest jakaś inwestycja, która niestety się nie udała. Tam są puste pomieszczenia, bardzo bliźniaczo podobne do tego, co już widzieliśmy. Przejdziemy sobie tutaj, do tego ciemnego zaułku. Tutaj czuję zapach papierosów. Całkiem możliwe, że nie jesteśmy tu sami. Tu też są jakieś elementy tego pieca, a może nawet to jest piec. Tak, to będzie jakiś piec albo jakaś maszyneria. Tak, tu najprawdopodobniej była kotłownia, albo miała być kotłownia. Mamy tu mnóstwo tych rur. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu na tym zniesieniu pewnie miał stać jakiś piec. No i tutaj cały system wentylacji. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest naprawdę duże, ale zardzewiałe. Myślę, że już z tego nic się nie da zrobić. Tutaj mamy wloty na tą wentylację. Czy cały obiekt był naprawdę przygotowany pod no sporych rozmiarów budynek, ale to wygląda no dosyć ciekawie, taki polot industrialny, można powiedzieć, jakieś tłoki, jakieś
na paski transmisyjne, ale tego się już chyba nie da ruszyć. O, ciężko, nie da się. Jest to wszystko zastane. Zresztą nie mam rękawiczek. Nie wziąłem, bo miała być to szybka eksploracja gdzieś, jakby się coś udało. Gdzieś tam Ola zagląda. Zobaczcie, jaki fajny kadr. Nie wiem, czy to widać, bo czasami jak tak z jasności do ciemności się przechodzi, to kamera nie nagrywa jakoś fajnie. Jest taka klatka, ale myślę, że lepiej byłoby przejść tamtą częścią. Aha. Bo tutaj ona jest utrudniona, tam było łatwiej, myślę, że nie się łączą. Tu jest po prostu wszystko zawalone, to ci chodzi, nie? Tak. Ja spróbuję tylko tam zajrzeć, tu jakiś drut kolczasty jest. Dużo niespodzianek, trzeba bardzo uważać. Ponieważ ten dom jest niedokończony i no, może stanowić problem. Tam jeszcze są rzeczy surowe. Czyli myślisz, że tamtą klatką byłoby łatwiej po prostu się przedostać? Wygląda to dosyć tak ekstremalnie, powiem ci. I niebezpiecznie. Ponieważ jest to stan budynku surowy, a nie wiadomo ilu lat ten budynek stoi. O, tak po prostu. Przejdę sobie tutaj. Tu jakieś ubikacje chyba były. No. Z tego co widzę. Ale powiem ci, że tutaj czekaj. No. Dziwne, co? Ja tutaj mieszkam, to chyba mi się tu nie podoba. Jakoś tak dziwnie, no ja też to czułam, że nawet gdyby to było ładnie. Tylko wiesz, musimy wziąć pod uwagę, że to są pomieszczenia... Słuchaj, jakby damskie, a to męskie. No. To jest tak jakby budowane za czasów, kiedy to było takie na przykład wspólne, kiedy łazienek nie było w pokojach. Zresztą zobaczymy u góry, bo myślę, że to jest zaplecze. Ale to jest zaplecze, ale na przykład jeżeli tutaj miało być coś zupełnie innego, czyli na przykład jakaś sauna, czy coś takiego, no to wtedy to ma sens tutaj, nie? No. Tu jest puste, to można się zgubić, powiem ci. To było przejście do... O, tak. Wyskoczymy. Jednak mówisz, żeby tamtymi schodami przejść. Tak. Dobra. Czyli wyjdziemy sobie stąd i pójdziemy tymi... Wiesz co, tam jest fajna taka... No i zobacz, no. Fajne to jest. To jest chyba taki, jeżeli tam byłby silnik, to jest po prostu do wentylacji, wiesz? Taka część. Tutaj są podesty, to są podesty tam jakby pod piecem, pod kuchnię. Wiesz? Pod kuchnię nie, raczej to jest pod piec. Aha. Bo tu jest wentylacja, to są typowo piwniczne takie, infrastruktura taka piwniczna. Bo tu jest wentylacja. Aha. I na tym podejście, który tam widzisz, najprawdopodobniej miał stać piec, ale chyba nigdy nie stał. Tak przynajmniej to wygląda, wiesz? Dwa są nawet. I w poprzednich pomieszczeniach też działa. Wiesz, może jakiś bojler na wodę, albo coś takiego mogło być, wiesz? No. W ten sposób to mogło się realizować. To co, idziemy na górę. Tak. Zobaczcie, jak tam leje deszcz. Naprawdę. Samo miejsce jest bardzo ciekawe. Bo ono jest w takim ogrodzie jakby. Zobaczcie, jak tam już mocno wszystko to przeciekło. No ale też nie ma co się dziwić, jak tutaj cały czas wpada deszcz. Tu jakieś ścianki działowe. Tu chyba musiała być główna część tego hotelu. Tutaj może już zgaszę lampion. Musimy uważać, bardzo uważać, ponieważ tu są takie wloty. Nie wiem, czy na windy, czy na jakąś inną infrastrukturę, ale tak to wygląda dosyć niebezpiecznie. Więc wolałbym, żeby się nam nic nie stało. Dziwnie to jest, słuchajcie. Pójdę do Oli. Olu. No. Ci
dziwną rzecz tam widziałem. To. Jak ktoś przygotował sobie pod czenie się. Nie wierzę w to. Naprawdę. Zobaczcie z tej strony, ale słuchajcie, tutaj ten obiekt, zobaczcie jak szaleje deszcz, to jest ten dom, który jest na sprzedaż z tamtej strony, a zobaczcie jak on tutaj wygląda, masakrycznie, a gdzie jesteś? Nie macie. A ja do ciebie mówię, ale to do was mówiłem, że jest obok jeszcze jeden obiekt. Zobaczcie tutaj. O tak, na pewno, bo są właśnie te wentylacje poprowadzone do tego. Wow. Ale ogromna. Tak, ogromna, naprawdę ogromna kuchnia tu musiała być. Ja tam przez chwilę do ciebie mówiłem, ale ciebie nie było już. No tak. Mam nadzieję, że to dobrze zostanie nagrane i ten dźwięk jakoś tam nie będzie przeszkadzać. Ale tu są właśnie te wyloty na powietrze, które były na dole. Tu mamy takie okapy, zobaczcie, tu najprawdopodobniej stały stoły, tu są takie dziury, trzeba uważać, żeby nie wpaść. Wygląda to dosyć tak no niebezpiecznie. W każdym razie tutaj być może były ogromne stoły i tutaj realizowała się kuchnia. Pełno butelek porozwalanych, najprawdopodobniej przez młodzież, która tutaj przebywa. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt tutaj o tej porze we wtorek, bo dzisiaj mamy wtorek, gdzieś tam po 11 nic się nie wydarzy. Tutaj też pomieszczenia. No, przez chwilę nawet poczułem obiad, ale to przypuszczam, że z sąsiedniego pokoju. Nie wiem dlaczego, ale tu ktoś napisał Ubex. Może chodziło o Urbex. Najprawdopodobniej to miejsce jest pewną klasyką i my doświadczamy czegoś, co jest czymś naturalnym w tych rejonach. Jest to taki klasyczny urbex. To znów jakieś wyloty. Dużo tego tu jest. Trzeba bardzo uważać i patrzeć pod nogi. Tutaj można przejść naokoło. I patrzę, bo przez chwilę myślałem, że ktoś tutaj jest, a mimo wszystko nie chciałbym się na nikogo napatoczyć, mimo że jestem przygotowany na konfrontację, nie tylko słowną, no ale o, tutaj jest ciekawe, oczywiście cały czas zerkamy na podłogę, bo tu są takie balkony jakby, wow, ale przestrzeń. Trzeba uważać, żeby nie być zauważonym z tamtego miejsca, z tamtego hotelu, bo on jest działający. Nie wiem, czy to widać, ale ogromna przestrzeń. Tu schody jeszcze na górę są też. Najprawdopodobniej udamy się tamtędy. To jakiś drut kolczasty. Tu cały czas ta infrastruktura związana z tą wentylacją. Iść po ciebie? Nie? Tak. Co tam? Jak tam? A, i tu są te niebezpieczne schody i wejście na górę. Tu mam jakieś balkony. Podejdę sobie do tego, żeby wam pokazać, jak to tutaj wygląda z tej strony. Ale tutaj już mamy jakby taki taras, czy coś takiego. Dużo tych tarasów tutaj jest. Zobaczcie. Tu jakieś duże przestrzenie. Może tu była jakaś restauracja miała być. Tak to przynajmniej wygląda. Policja jedzie. Mam nadzieję, że nie po nas. Ale w sumie jest to takie miejsce, do którego w bardzo prosty sposób żeśmy się dostali. Nie jest dziś na mapie urbexowej namalowany. Nie wiem, czy tu jest jeszcze jakieś przejście do tego punktu, który naprawdę się rozwala. Dziwne. Nie wiem, gdzie jest Ola, ale przejdę sobie dalej,
żeby troszkę zdynamizować, zdynamizować, żeby troszkę dynamizmu do tego wnieść, to na pewno były takie ogromne oszklenia. Cały czas interesuje mnie tamta część, która jest dosyć charakterystyczna, aczkolwiek jak tak patrzę, to ona jest niebezpieczna i to jest jakiś ośrodek przyczepiony do tego budynku, który teraz zwiedzamy. Tak to przynajmniej wygląda. Duże przestrzenie, a tam też ktoś chodzi, więc ja sobie podejdę tutaj jeszcze. Tu jakieś pokoiki były. Tutaj sobie wejdę zobaczyć, co tutaj jest. Aha, tak. Wow. No, tu można paść. I tu jest jakiś balkon z tego pomieszczenia, z tego obiektu, który jest obok. Nawet nie miałem świadomości, że one są jakoś połączone ze sobą. Wyglądały, że blisko, ale nie, że są połączone. Troszkę mnie to zadziwiło. I tutaj jest pewnie wejście było do tego obiektu, który jest przylepiony do tego, ale jest zamurowane. Całkiem możliwe, że ta inwestycja właśnie była tego właściciela, który ma ten obiekt obok. Tu jakaś piwnica. Może i nawet tutaj by dało się wejść, ale problem jest taki, że tam się dach poważnie zawalił, a przy takiej pogodzie bym nawet nie ryzykował pod tym kątem, żeby gdzieś tam chcieć się dostać. Więc, o, to nawet choinka. No, choinka zawsze na Urbexie, więc i tym razem się udało. Przejdę sobie jeszcze tutaj, ale tutaj no niestety jest dosyć ryzykownie. Nie wiem, gdzie Ola jest. Zobaczcie, pełno jakichś przejść, a tu są schody w ogóle, więc spróbujemy tymi schodami zejść. Ja myślałem, że to jest jakiś balkon, z którego się nie uda przejść, ale widzę, że jak najbardziej. Dobra, tutaj przejdę sobie z powrotem i poszukam Oli. Nie wiem, czy tam iść do góry, czy jednak może jest to zbyt ryzykowne. Nie wiem, czy iść na górę. Szkoda, tu nie jest pan chodnik. Nie wiem, pozdrawiamy w każdym razie. Spróbuję podejść do góry, bo ocenić sytuację. Te schody, mimo że są betonowe, to przy takiej wilgoci mogą być bardzo, bardzo niebezpieczne. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i się nie zawalą. Szybko przedostaliśmy się na górę. Tu jest kolejne pomieszczenie, kolejne balkony. Najprawdopodobniej miał być to jakiś większy hotel. Tutaj już łazienki z okafelkowaniem. No to jest normalne, ja idę pierwszy, ostrożnie. Ale jesteśmy widoczni z każdej strony. To są chyba te części, elementy różne, które z
słychać tutaj. Tak, wszystko. I tu jest jakaś boczna klatka schodowa. To jest chyba trzecia klatka schodowa. No, sporo tego jest. Jest ważne, że ktoś tutaj jest, ale jest wszystko deszcz. Tak, i wiatr. Ale dużo osób tutaj chodzi, z tego co widzę, bo uważam, że to jest mnóstwo szkła. Też dostępność jest. No, prosta. Tu jest bardzo wysoko. Na ten moment jesteśmy chyba na ostatnim piętrze z tego co widzę, bo tam byłby już wylot na dach, jeśli mnie dobrze słychać. Pokażę wam, jak tu jest wysoko. Zobaczcie. Sam się nie wychylam, bo nie chcę, żeby było mnie widać. Mnóstwo tych pomieszczeń. I właśnie tak jak wam mówiłem, tam jest przejście do ośrodka, który jest całkiem zachowany. Aczkolwiek dach już tam poszedł, więc wcale nie wygląda tak, jak mi się wydawało z przodu, wiesz? Z przodu wygląda pięknie, niedostępnie, a tu się dach zawala. Niektórym tak zęby wyglądają. No. Zobaczcie tutaj. Cały ten tynk, sufit już się rozwalił. Zobaczcie tutaj. Jak to wygląda? To musiała być ogromna inwestycja. Ale niestety wszystko zostało zniszczone. Czas dewastował. Ludzie. No niestety. No i tu mamy ten ośrodek obok. Znów tutaj jakieś pomieszczenia na ubikację. No i tutaj, aha, to się paliło. Bo prawda jest taka, że tak naprawdę chcieliśmy się dostać do tego obiektu i ten obiekt byłby całkiem dobry do tego, żeby się przedostać tam. Ale nawet nie miałem świadomości, że to jest połączone. Tu mamy wielki balkon, który jest dosyć ryzykowny, żeby tam podejść. A tutaj ten ośrodek obok jest już tak naprawdę bardzo zniszczony. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że tam na 100% się paliło i mogą być pewnie, dach jest naruszony, tak? Tutaj widzicie, ta część jest dobra, a tutaj ta część już jest zawalona. Więc do środka tutaj raczej nie da się już przejść. Aczkolwiek podejdę zobaczyć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to się nie zawali. Żadnej tej dziury nie ma. Tam nawet można by było wejść do tych pokojów. Tylko, że tu jest dosyć ryzykownie. Więc postaram się nie ryzykować tak. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. I ten ośrodek jest naprawdę konkretny. Strasznie pada deszcz. To jest bardzo niepewne, wiesz? Myślę, że to... Tylko czy jest poducha z tego mchu. Aha. Ale nie jest źle, nie? Nie jest źle, nie jest. Ja ci potem pokażę, wam pokażę w ogóle ten ośrodek, na który teraz patrzymy z zewnątrz. No, kiepska pogoda naprawdę. Też nie chcemy być na widoku, bo czasami się okazuje, że takie ruiny są bardziej pilnowane niż jakaś miejscówka z licznymi artefaktami. Tam widać góry. Schodzimy na dół, zobaczcie. Uwaga na szkło. Widać, bo zdjęcie do klatki. Okej. Ten piasek też jest dosyć ryzykowny. No i cały czas straszące nas te dźwięki. Dzisiaj naprawdę nie ma pogody na urbex. Dosyć ślisko. Słychać tylko wszystko trzeszczy. Tutaj ten drut kolczasty, jakieś studzienki. Może nawet tędy będziemy musieli zejść. Jakieś podpiwniczenia. To otwarte guliki. I tu jakaś piwnica, ale to już tam byliśmy właśnie wcześniej, od samego początku. Więc poczekajmy na Olę.
i zejdziemy tędy po prostu. O. I zobaczcie, jak to wygląda. Tu nawet z boku jest taki komin, na który można by było wejść, ale on jest bez zabezpieczeń i jest drut kolczasty, żeby komuś nie szło do głowy. Liczne wloty tutaj w ziemię są bardzo niebezpieczne. Cały obiekt prezentuje się w ten sposób. On jest taki strzelisty, ale jest rozłożysty, jakby podzielony na dwie części. Podejdziemy sobie jeszcze z tej strony. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Tam widzę, że już są okna i jest prosperujący hotel. No, wygląda to tak troszkę dziwnie. Spróbuję podejść tutaj, tylko że Ola tam jeszcze idzie. To się rozpadało strasznie, strasznie się rozpadało. Spróbujemy przejść tutaj, aczkolwiek tu chyba takiej możliwości nie ma. Więc raczej się nie będziemy pakować w tamto miejsce. Chyba wracamy, co? Dobra. To co, będziemy się za chwilę żegnać, nie? No. Myślę, że eksploracja podobała wam się. I teraz pokażemy się obydwoje, kręcę od góry. Tak, tak, to jest lepiej. Ale zobaczcie, tutaj jeszcze taka lampa była, czyli tak naprawdę być może... No bo to była dróżka, zobacz. No tak, myśmy cały czas się poruszali dróżką. Całkiem możliwe... Tutaj było coś, jakieś brama, bo widzisz, tak. Tam jakby zawiasy. Ale całkiem możliwe, że on był tym dobudówką w czasach jakiś tam, kiedy dobrze prosperował ten obiekt. Właściciel chciał dobudować jeszcze jeden obiekt, być może służący bardziej jakimś rozrywce kuchni, do tamtego, do którego no nie ma wejścia. Przynajmniej nie wiemy, czy jest wejście. Bo tutaj jest, no właśnie, tu jest normalny budynek i to mnie straszyło, tam są kamery akurat. Ale się przejdźmy po lesie. To nie jest po lesie. Po tamtej strony jest napisane, że teren monitorowany. Bo tam jest płot i to jest ośrodek, na którego nie będzie można wejść, bo jest funkcjonujący. Dobra, tamten jest zawalony w środku po pożarze. Tak, muszę wszystko dojść, bo nikt nie widzi. Pada, bo nam nie wiesz. A tu już byliśmy. Widzisz? A tam jest spalone, zawalone wszystko jest. Nie, to jest coś innego. Myśmy tutaj... To czy tak, ja ci pokażę, co chodzi. Schyl się, uważaj. Bo myśmy tutaj byli, tak? I teraz... Jak przejdziesz tu, to
Tu jest zamurowane przejście, widzisz? A tutaj jest zabite deskami ten i można wejść do tamtego pomieszczenia. No tylko, że no widzisz jak to wygląda, nie? Że sam środek jest... Piękne, zobacz te tak. Tak, no. To w takim góralskim stylu, taki wykurz. Tak, no. Piękny. To musiało być naprawdę piękne. Ale w środku jest pusto, no. Pożar zniszczył wszystko. No i znów tu jesteśmy. Ale tym razem się już pożegnamy. Wróciliśmy tu po to, żeby się pożegnać. Tak. Musimy to tak kończyć, żeby nie było widać tych okropnych napisów zalanych. No jak nie będę blerował, już mi się po prostu nie chce. No jak już Ola macha to. Trzymajcie się, do następnego piątku. Cześć. No właśnie. Nie wiem, czy to by wytrzymało, bo to jest wszystko takie cienkie aluminium. Ja bym na przykład nie ufała temu. No. Pociągniesz za te sznury, bo to ci się na łeb zwali. Przez zawalenie. No, no dobra, hej.